Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Diego w grze Goblins. Tak, oczywiście gramy w wersji z dźwiękami z Amigi, bo już się do niej przyzwyczaiłem. Niestety nie mogę nagrać normalnego gameplayu z Amigi, bo jeszcze nie ma ani sprzętu, ani nie wiem jak, więc na szybko zakupiłem wersję na Gogu, dosłownie za 24 zł, więc jeśli chcecie, polecam serdecznie, bo to nie jest żaden pieniądz i dostajecie całą trylogię Goblinsów. Z czego my zaczynamy? Od części pierwszej, która powstała w 1991 roku. Następne dwie powstały kolejno w 92 i 93. To właśnie w tym pakiecie macie wszystkie trzy części oraz wyszła wersja, czyli ostatnia, czwarta część w 2009, ale jej za bardzo nie kojarzę niestety. Więc bez zbędnego dłuższego przyciągania. Mamy tutaj praktycznie grę point and click, starą dobrą. I mamy trzy postacie, każda robi co innego. Mamy tutaj tragarza, który podnosi i używa przedmiotów. Maga, który potrafi właśnie nie tylko przedmioty, ale i postaci, rzeczy wszelakie zaklinać, o. Oraz mamy boksera, który po prostu wali jak Travis pięścią w stół, mniej więcej. I tutaj właśnie mamy pierwszy poziom, a konkretnie dom czarnoksiężnika, który się znęcał nad naszym ukochanym królem, którego widzieliście w intro. A i tak, i to oczywiście, tak jak mówiłem, gram w wersji amigowej, dlatego że bardziej pasuje mi audio do tego całego karykaturalnego świata, te wrzaski i tak dalej, dynamice brzmią po prostu komicznie. I teoretycznie tutaj mamy jeszcze pasek zdrowia, jak widzicie. Tak, w tej grze można zginąć. I teoretycznie co poziom dostajemy kod do danej planszy. Tu akurat nie mamy save'ów, nic. Tu mamy akurat goblina, którego aktualnie kontrolujemy, oraz tutaj mamy przedmioty kluczowe. Oczywiście żadnego z nich nie mamy, później się będzie pod tym pojawiał pasek postępu z kolejnymi zdobywanymi przedmiotami, ale to później. I dla przykładu weźmy sobie boksera. I wam pokażę, jak można stracić między innymi w głupi sposób zdrowie. Te wrzaski to jest muzyka do moich uszu. I jak widzicie, można wchodzić w interakcję z praktycznie prawie całym otoczeniem. Teraz wam będę pokazywał czasami różne głupie sposoby, jak stracić zdrowie, bo niektóre są dość śmieszne. Jak widać. No, jak stracimy po prostu całe zdrowie, to sobie powtórzymy planszę, bo nie ma co. Tutaj mamy róg. A nie, sorry. Tak się zwracał róg na miejsce, a my tego nie chcemy robić. Potrzebujemy tragarza. Wiadomo, w tym poziomie możemy sobie wszystko robić na spokojnie, ale w późniejszych niektórych planszach będziemy musieli dość szybko reagować i w miarę sprawnie przemieszczać nasze gobliny. Tak, i czarnoksiężnik oczywiście teraz będzie wychodził z wszelakich otworów w domu. Dobra, drugi raz wyszedł w oknie. A może zróbmy to z innego miejsca? Komin? Dokładnie. Jak widzicie, tutaj jeszcze mamy przedmiot, który aktualnie nosimy, dzierżymy jako tragarz. Patyka oczywiście praktycznie nie możemy użyć, ale raczej nie do rzeczy przydatnych. Zresztą za chwilkę zobaczycie. Tak. Jak widać, nasze gobliny nie grzeszą inteligencją, dlatego my musimy im pomagać. Używamy tutaj czarnoksiężnika naszego, zaklinacza. I podnosimy kill off i w tym oto sposób kończymy planszę. I jak widzicie, tutaj po lewej na dole mamy właśnie kod do poziomu O. Właśnie na niego pokazuje. Dobra, go. O tak, i szybkie wczytywanie, bez zmiany etykietek, bez niczego. I tutaj oczywiście w tym miejscu możemy zginąć, niestety. Dla przykładu wam pokażę, jak to wygląda. Bierzemy boksera i ostatnie jabłko na krawędzi. Game over. Again. Jak widzicie, tutaj nam akurat ten stracone zdrowie zostaje, ale ja raczej będę jechał na
kodach do wpisywania później, jak będę chciał kontynuować grę. I tutaj, jak widzicie, mamy jeszcze jabłka. Każde jest ponumerowane. I dla przykładu, bo jak wiecie, akurat w tamtych czasach to każdy użytkownik każdej platformy, no trochę tak jak dzisiaj, się między sobą specjalnie, a czy między sobą specjalnie nie przepadali. Ja akurat byłem z Amigowcem, więc hasełka z kategorii z gówna i stali powstało Atari są bliskie memu sercu. Więc tak, ogólnie wracając do tego. Wszystkie jabłka są ponumerowane. Apple 1, Apple 2. Get it, Apple 2. Podnosimy. Big Apple 2. I oczywiście, co może być nie tak z tym jabłkiem? No właśnie. Więc tak jak mówiłem, trochę tak jak dzisiaj. Goście od konsol, od Xboxa narzekają na podplayaka, od playaka na peceta, a Nintendo siedzi w kącie i płacze. A tak naprawdę chciałbym jakikolwiek Nintendo, bo Nintendo są zaje. Coś innego na rynku. Ale wracając. Tak jak mówiłem, były właśnie tego typu pociski jeden na drugiego. Było potrzebne to jabłko i... nie, tamto z lewej całkiem, z tego co pamiętam. Dobrze, jeśli nam bokser spadnie, to powtórzymy od razu. Walnij w to. Nie. Dajmy again. I było potrzebne to i to. Nawracając, ta gra wyszła praktycznie na wszystkie platformy, raczej prawie wszystkie platformy tamtych czasów, bo wyszło to między innymi na... nie, bo ty rozwalisz Kilofem. Przez przypadek wziąłem nie tego goblina, co trzeba. Dobra, wejdź, bo już się zabugowałeś. Goblinsy właśnie wyszły na Amigę, na Atari, ST między innymi, na Maca oraz na DOSa. Teoretycznie wersja na DOSa w floppy dyskach, z tego co wiem, były bardzo podobne do Amigowych. Przynajmniej do tej pory nie znalazłem różnicy, a w Goblinsy do tej pory grałem tylko na Amidze. Tak. Na ile one były dyskietkach? Na trzech dyskietkach, z tego co pamiętam? Nie wiem, z czasem już to po prostu zacząłem wszystko odruchowo wkładać, więc... Floppy 1, floppy 2, floppy 3. Pamiętam, że... Lemmingi 2 były na... dwóch dyskietkach. Nie, sorry, na trzech. Lemmingi były na trzech. Dobra, weźmy Kill Off. I oczywiście chodźmy już po... radosny diamencik w skale zatknięty. Odcinki będę robił też pewnie jakoś po 20 minut, albo przynajmniej zrobię pierwszy etap gry w jednym odcinku, w drugim, mniej więcej drugi etap, przynajmniej sobie tak to dzielę mniej więcej, w cudzysłowie na epizody. I dziękuję. Plansza ukończona, jedziemy dalej. Easy Fox. O rany, to piękne, szybkie wczytywanie i... a nie, 10 sekund, ewentualnie zmień dyskietkę, ale to był tego urok, jakby nie patrzeć. No chyba, że się było burżuje, no co się miało dysk twardy w Amidze i się nagrywało gry na twardzie, ale tak samo jak ja miałem flashbacka. A tak. Kolega musiał szaflować 4 dyskietki, jedna, druga, trzecia, czwarta, a jego radosny, po prostu dysk twardy, flashback i jedziemy. Tak samo jak z Another World. Another World był na dwóch dyskietkach. Plus ekstra RAM w Amidze. Stare dobre czasy. Oczywiście Amiga, żeby nie było, do tej pory cały czas hard na chodzie. Plus ostatnimi czasy trochę ogarnięta, tak jak była mowa, wymiana dysku, raczej nie dysku, taśmy do dysku twardego. I twardziej śmiga jak nowy, plus po formacie. Pojazd skończony, bardzo krótki, więc... I w tym momencie musimy się udać do czarodzieja na stół, żeby dostarczyć mu diament. Bo jest taką liwą mędą, że... ten symbol się później pojawi w grze, z tego co pamiętam, przynajmniej raz. Więc to trzeba zapamiętać. Diament odłóżmy na razie na ziemię.
Tak, wejdźmy tutaj. Nie pamiętam, w którym pojemniku był farfocel, w którym był... Tak, tutaj mamy pszczoły. Pszczoła nam się akurat przyda. W pocie jeden. A wam pokażę przy okazji podę dwa. Tak, klasyka. Przez chwilę pograłem szumąc na tej wersji z innym audio i nie, dla mnie to nie jest to samo. Tutaj musimy użyć pszczoły, żeby nakarmić rosiczkę. Konkretnie muchołówkę. Zmodowaną muchołówkę. Tak. Bierzemy maga. I w tym momencie bierzemy sobie boksera. Korci mnie. Oh man. Klasyka. Nie wiem, stracimy zdrowie czy nie, bo nie zwróciłem uwagi. A zresztą. Dobra, w tym momencie bierzemy sobie tragarza. I wspinamy się, raczej wykorzystujemy książkę jako drabinę. I to jest ta gra, w której musimy prowadzić praktycznie postać za rączkę, ale nie narzekam. I oczywiście dostajemy pomoc od czarnoksiężnika, otwiera nam wejście do lochu. W Twidej. Kod. Czeka. Well, the wizard has asked us to bring back from fuck. Dziękuję. I tak. Ta maska praktycznie jest dosłownie tutaj po nic. Jest tylko jako... Nawet nie straszak, po prostu tutaj jest jako przedmiot, który ma w błąd wprowadzić gracza i po prostu, żeby stracił zdrowie, jak widać. Znaczy, tragarzowi nic nie zrobiło, ale jeśli użyjemy czarodzieja na tym, no to będzie ciekawi. Let's use the magic. Dokładnie. I tak, musimy wziąć i użyć tego oto tutaj frafrocla na pręcie przy ręce statuły. Tak, w tym momencie maga możemy wysłać z powrotem tutaj. Jak widzicie, jeszcze nie możemy kierować kilkoma goblinami naraz, że nie możemy dać komendy, ty idź tutaj, my w międzyczasie bierzemy drugiego, bo w tym momencie postać nam momentalnie staje. Więc tak jak mówię, musimy je dosłownie prowadzić za rączkę. Mag już niech się ustawi tutaj. No, odcinek powinien wyjść tak około 20 minut. Tragarza już przenieśmy tutaj, bo on praktycznie w tej planszy się do niczego nie przydaje, tylko najwyżej na końcu do podniesienia przedmiotu. Celem oczywiście w tej planszy jest przestraszenie tego, co tutaj... Garbusa, który radośnie by nam spuścił w pierdzie, jakbyśmy tylko do niego podeszli. Ale chyba już nie chcę w tym momencie stracić zdrowia. Potem nie wiem, czy nie przegram od razu poziomu, ale chyba nie. A zresztą. For science. Oh well. Dobra, bokser idzie tutaj. Piąchopiryna. Tragarz od razu tu. Moment. Podniesie go. Tak, bo to jest akurat ważne, żeby nikt tam na dole nie został. I w tym momencie czarnoksiężnik wkracza do akcji. I wiejemy. Od razu. Tutaj na chwilkę trzeba się będzie zatrzymać. Bo jeśli byśmy od razu biegli praktycznie bez przerwy, no to ta mumia w tym miejscu by nas jeszcze przestraszyła i stracilibyśmy trochę zdrowia. Dobra, lecimy dalej. I w tym momencie na język. Naszemu bokserowi się tutaj nic nie stanie.
Nie, idź tu. Tu. Bokser. Piąchopiryna. Nasze gobliny w tym momencie są bezpiecznie na górze. I czekamy na efekt finalny, a konkretnie mumia dorywająca się do garbusa. Wait for it. A tak. To audio tutaj jest świetne. I zwłaszcza te krzyki, ale śmiech, nie śmiech, uderzenia. Tak mówiłem, w inną wersję dźwiękową miałbym problem grać. Próbowałem przez chwilę, ale... I w tym momencie mamy pierwszy przedmiot kluczowy w naszej fabule. Mumia jeszcze tylko musi wrócić do środka. I na tym będzie koniec. Come on. Z tego co pamiętam, w tym momencie będzie chyba pajęcza grota, której idealnie nie pamiętam, ale przynajmniej się pośmiejemy z moich błędów. Tak. Grę przeszedłem bodajże chyba w całym życiu ze 3 razy. Wiadomo, jak to kiedyś było, że... Znaczy tak, przez długi czas Amiga właśnie była u dziadka, więc... Często... Przez większe rzeczy mieszkałem na osiedlu obok. I często się właśnie do dziadku chodziło na niedzielę na obiad, tak dalej. Wiadomo, śląski obiadek, standard. I często siedziałem po prostu i grałem na Amidze, ale z tego powodu, że... Często było już po obiedzie w tym momencie, to zbieraliśmy się z rodziną i tak dalej i... Cóż, gra specjalnie nie miała save'ów. No wtedy, że byłem małym gałganem, to nie mogłem pamiętać tych kodów, a nie chciałbym się ich zapisywać. A poza tym pierwsze poziomy zawsze sprawiały mi frajdę, więc po prostu tak sobie jechałem. Momencik. Tragarz tutaj wej... Znaczy tak, bokser. Bokser musi pociągnąć za którąś z tych pajęczy, tylko nie pamiętam... którą. I wracając, co praktycznie tych poziomów nie kończyłem. O, zła pańczyna. Oh well. Ciągniemy, ciąg za bajchę, krąg. Dobra, w tym momencie bierzemy tragarza. I powiedzmy tak, w tym momencie można by pomyśleć, o tak, to jest przedmiot kluczowy. Nie, to nie jest przedmiot kluczowy. Autorzy zrobili nas nielekkiego chucha. I... Tak jak mówiłem, są przedmioty, które tylko mordują nasz pasek zdrowia i czas. Dobra, pistolet możemy odłożyć. Bokser nam się już w tym momencie na nic... A tak, jeszcze musimy wystraszyć tego pająka przed wyjściem z poziomu. Za pomocą pistoletu. Wracam do samej historii, już tą grę przelazłem jak Amigę dostałem na... Nie, pierwszy raz przeszedłem jeszcze jak byłem... Fuck. Tutaj? Tak, oczywiście magiczny piksel, jakżeby inaczej. Dobra, idziemy oczywiście po poduszkę w tym momencie. Zdrowie już mamy mało, więc nie będzie mi się chciało specjalnie wpisywać teraz kodu na poziom. Jakbym zginął, więc po prostu byśmy... Znaczy tak, jakbym wpisał kod, miałbym pełne zdrowie, ale... Jedziemy sobie tak. Ile już mamy? 18 minut. Przynajmniej dojdziemy do... końca etapu, że tak powiem. Dobra, tragarz przejdź tutaj. Używamy maga. Tak, jakby nam to spadło na ziemię, butelka by się roztrzasła i byśmy stracili trochę zdrowia. Bierzemy kolejny przedmiot kluczowy i lecimy dalej. Dulbebo. Kod. Moment, mogę go wpisać? To... A zresztą. I tak. Bierzemy maga.
woreczek z nasionami jest odblokowany. Teraz tutaj. Będziemy musieli zaczarować chmurkę, tylko niestety nie pamiętam, którą. Pobierzemy nasiona. Boksera ustawiamy zaraz przy strachu na wróble, ale to za sekundę. Tragarz idzie tu, tylko muszę teraz sobie przypomnieć, która to była chmurka. Nie, ty idź tu. Ta z lewej? Nie. To nie była ta z lewej. Dobra, wracamy tutaj. I chmurka z prawej jednak. Tak, definitywnie. Yes. Very well, fuck it. Boxer idzie tu. W tym momencie już mamy około 20 minut, więc całkiem spoko. Nasionka lecą w ruch. Od razu bierzemy boksera i się szukujemy na ptaki. Go away, birds. Bird, bird, bird. Where is the word? Szybki czar. I mamy kolejny przedmiot kluczowy. Plup, plup, plup. I chyba tragarzem trzeba było do niego podejść. Dokładnie. I w tym momencie oddajemy wszystkie nasze kluczowe przedmioty. Wyciąg z pająka. Grzyb garbusa. I martwe ziele. O nie! Czarnoksiężnik nas oszukał. Jaha, chyby. Many thanks, little gnomes. A spell stopped me from fuck. I tutaj mamy poziom z więzieniem, ale to już sobie zrobimy w odcinku następnym. Więc jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie suba, będę bardzo wdzięczny. Też polecam wam przesiedzieć trochę na GOG-u, bo często ta gra jest na promocji, że cały trójpak, raczej no cały trzypak goblinsów kursuje często po 7, 5 do 7 zł często. Plus w tym momencie macie sporo gier za dosłownie złotówkę, dwie, między innymi stary Nosferatu, którego też sobie planuję w tym momencie kupić w przerwie pomiędzy nagrywaniem. I ten może sobie posiedzimy na nim na streamie. A stream prawdopodobnie będzie albo w najbliższy piątek, czyli 13, pod wieczór. Wiadomo, posiedzimy sobie może 2, 3 do 4 godzinek. Plus w sobotę zobaczymy, jak się będę czuł i jak wy się będziecie czuli, więc może zrobimy sobie kolejny maraton 12-godzinny. Ale jeszcze zobaczymy co i jak. Oczywiście FaceRig mi trochę przyderpił. Więc tak mówię, polecam wam sobie przejść samemu Goblinsy i kilka innych klasyków, ale przede wszystkim Goblinsy na początek, bo to jest klasyk. I tak mówię, w tym momencie sobie zrobimy pauzę i będziemy kończyli dalej w odcinkach następnych. Więc jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Na razie, hej, miłego wieczoru i see you later, alligator.